Cześć kochani, witamy się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu ze mną. Zapraszam Was na Daily Vloga. Mamy dzisiaj poniedziałek, 16 października. Vlog z wczorajszego dnia już na kanale śmiga, także serdecznie Was zapraszam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Jest godzina 13, także zbyt wcześnie nie zaczynam nagrywać, ale jakoś wcześniej tak nie było okazji. I powiem Wam, że dzisiaj mi się plany pozmieniały i to bardzo. Może jakoś bardzo nie, ale pozmieniały mi się. Tak jak Wam wczoraj mówiłam, dzisiaj miałam zaplanowane, że posprzątam mieszkanie, ugotuję oczywiście obiad, posprzątam moją szafę w końcu i zacznę się pakować. Natomiast pogoda wszystko zmieniła. Aha, nie. I jeszcze miałam Wam nagrywać filmy, właśnie. To jest najważniejsze, co miałam robić, czyli nagrywać dla Was. Niestety pogoda mi wszystkie plany pokrzyżowała. No i nagrywania dzisiaj nie będzie, ponieważ na dworzu jest dziwnie. Jak widzicie, ja już palę światło, chociaż jest godzina 13, ale inaczej bym Wam nic nie nagrała, bo by po prostu było strasznie ciemno. Na dworzu jest bardzo, bardzo dziwnie. Nie wiem, jak to nawet określić, ale jest strasznie pomarańczowo. I na dworzu de facto nie jest jakoś bardzo ciemno, ale w domu przez to jest. Jest szaro-buro i w ogóle no nie da się nagrywać, nawet jeżeli bym chciała. Wiadomo, ja zawsze je tak przy oknie nagrywam, ale to i tak byłoby zbyt ciemno. Także dzisiaj sobie nagrywanie odpuszczam. Sprzątanie też już wczoraj postanowiłam, że będę jutro sprzątać, bo jutro będę miała więcej czasu na to. A dzisiaj po prostu zrobię porządek w szafie i się spakuję. No i będę kręcić dla Was vloga, a jutro będę kręcić inne filmy. Mam nadzieję, że jutro pogoda będzie już ok. Chociaż dzisiaj powiem Wam szczerze, że jak sprawdzałam pogodę, to miało być niby słonecznie dzisiaj, ale słońca niestety nie widać, bo to jest bardzo pomarańczowo. Zaraz Wam zresztą pokażę, jak jest, bo to jest po prostu jakieś dziwne, naprawdę dziwnie jest na dworzu. Byłam wyrzucić karton po soku i powiem Wam, że na dworzu wieje straszny wiatr, ale nie jest zimno, jest 17 stopni, nie jest zimno i ten wiatr też nie jest zimny, jest ciepły, także naprawdę pogoda jest dziwna. No ale dobra, z tego względu dzisiaj nie będzie nagrywania, no trudno. Jutro sobie nagram, mam nadzieję, że jutro już będzie ok. Ale dzisiaj naprawdę dziwnie jest. No, więc tak to się, moi kochani, prezentuje. Jeszcze muszę dzisiaj wyskoczyć na chwilę do bankomatu, znowu, bo jak wiecie, w niedzielę wyjeżdżamy. No i muszę wypłacić pieniądze, no nie? Więc dzisiaj skoczę sobie do bankomatu. No i tak, zapraszam Was na dzień ze mną. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić i miło spędzicie ze mną dzień. Powiem Wam, że teraz się trochę przejaśniło i szczerze mówiąc, już tak było chyba z dwa razy, że tak się przejaśniało, a za chwilę znowu było tak strasznie pomarańczowo. I powiem Wam szczerze mówiąc, że jak patrzę tutaj w podgląd w aparacie, no to jednak widać tak, jakby był normalny dzień, aczkolwiek na żywo to niebo jest takie lekko pomarańczowe. Tutaj w aparacie tego nie widać niestety, ale tak jak mówiłam, strasznie wieje i no i tak, nie jest zbyt ciekawe, więc nie będę nic nagrywać. Pokażę Wam, może mi się uda, chociaż nie wydaje mi się. Tam właśnie, gdzie są te słoneczniki, to jest taka pajęczyna i tam siedzi ten olbrzymi pająk, o którym Wam mówiłam. Natomiast tam... A, nie w tą stronę, zoom robię, przepraszam. Natomiast tutaj właśnie są te nasze grzyby, co nam wyrosły. I powiem Wam, że od wczoraj ich przybyło, bo wczoraj ich nie było aż tak dużo tam. Jeszcze są tam przy płocie kilka, a tutaj było ich taka gromadka, ale nie aż tak dużo, także nam wyrosły. No. Wczoraj byłam w szoku w ogóle. Tak wyszło mi się, zastanawiałam, co to tam leży, jakieś liście? A tu się okazało, że to po prostu grzyby. Tak więc tak, kochani, no nie ma po prostu szans, żebym dzisiaj dla Was nagrywała. Chociaż teraz, tak jak mówię, się trochę rozjaśniło, ale to jest, myślę, chwilowe, bo już tak było dzisiaj i nawet był moment, że pomyślałam sobie, a może jednak nagram, się rozjaśniło, no ale za chwilę znowu się zrobiło tak szaro i no wolę nie ryzykować, bo ja się tu przygotuję do nagrywania, a potem będzie tak jak w zeszłym tygodniu, że zaczęłam Wam nagrywać i wiecie, i potem jak się okazało, to filmik był strasznie ciemny i w ogóle jakość była okropna. Jeszcze wyjdę na dwór z Wami i Wam pokażę, jak jest ogólnie na dworzu. Tak na żywo zobaczycie. No, wieje, powiem Wam, że wieje. I teraz wieje bardzo chłodny wiatr.
szczerze mówiąc Wam powiem. No, tak jest na dworzu. Ale wy naprawdę w aparacie tego nie widać, jak jest naprawdę na dworzu. No, także szkoda, bym Wam bardzo chętnie pokazała. No, więc tak, moi kochani, jednak teraz powiem Wam, że jest zimny wiatr, bo wcześniej, jak byłam wyrzucić ten karton, to było całkiem przyjemnie. Było ciepło i ten wiaterek też był ciepły, a teraz już jest taki chłodny. Nie wiem, co się dzieje z tą pogodą, naprawdę. Dobra, kochani, ja teraz uciekam na chwilę i po prostu łączymy się później. Pokażę Wam, wczoraj Wam nie pokazywałam, więc dzisiaj Wam pokażę, jakiego wczoraj ładnego kwiatka dostaliśmy. Bardzo fajny. Nie wiem nawet, co to za kwiatek, bo nie ma żadnej karteczki. Ale fajny. Co prawda doniczki jeszcze nie ma, ma taką zwykłą, tylko i na talerzyku go postawiłam, ale mama powiedziała, że ma dużo doniczek, to mi da. Powiem Wam, że już się przejaśniło, jak widać, już jest dużo lepiej, ale ja i tak stwierdziłam, że już sobie daruję dzisiaj to nagrywanie, bo wiadomo, trzeba się troszkę przygotować do tego nagrywania, więc nagram już jutro na spokojnie, a dzisiaj zajmę się czymś innym, ale chcę Wam coś pokazać, bo przed chwilą coś bardzo fajnego zauważyłam, ale też jak dla mnie bardzo dziwnego, bo nigdy takiego czegoś nie widziałam. Wieje, wieje i wieje. O! Patrzcie, miało być dzisiaj słońce i jest słońce. Niestety teraz Wam nie pokażę, bo właśnie chmury naszły na to słońce, ale jeżeli tylko się pojawi, to na pewno Wam pokażę, bo czegoś takiego ja jeszcze nie widziałam. A w ogóle to uciekam, bo jest strasznie zimno tutaj. Jak się pojawi słońce, to znowu Wam wyjdę pokazać, ale chwilowo uciekam, bo jest zimno. I to bardzo zimno. Ciekawe, właśnie. Ciekawe, czy temperatura spadła. No, 16 stopni. Wcześniej było 17, że spada, ale jest chłodno, jest to problem. Jak się znowu pojawi to, co chcę Wam pokazać, to na pewno Wam to pokażę, bo to jest po prostu niewiarygodne. Jeszcze wejdę sobie do łazienki, bo z łazienki najlepiej to widać. Czy to się pojawi, czy się nie pojawia? Nie, na razie nie ma. Także później Wam pokażę to najwyżej i tyle. No. To tyle, co chciałam Wam powiedzieć na tą chwilę obecną. Słuchajcie, znowu się pojawiło, także wychodzę szybko na ogród, żeby Wam pokazać. Teraz tutaj w kuchni może być głośno, bo wstawiłam zasłonkę od prysznica do prania. Ale się pojawiło, że jak jest zimno. Naprawdę. Jest i teraz Wam to pokażę, bo chmury raczej nie przyjdą. Zobaczcie, jakie słońce. Jest słońce, chociaż jest za chmurami i ten odcień tutaj oczywiście w kamerze znowu nie odzwierciedla tego, co jest tak naprawdę widoczne, ale mogę Wam powiedzieć, że to słońce jest pomarańczowe. Także w życiu czegoś takiego nie widziałam. Naprawdę ja pierwszy raz coś takiego w życiu widzę, to jest niesamowite. No, ale tak jak sprawdzałam pogodę i miało być słońce, tak słońce jest, także super, naprawdę. A tam z drugiej strony są chmury, zaraz Wam pokażę. Tam z kolei jest bardzo, bardzo ciemno, chociaż oczywiście kamera tego nie odzwierciedla. Ale jest zimno, strasznie zimno, dlatego ja zmykam do domu. Powiem Wam, że przez to, że tak parę razy wychodziłam na dwór, bo jeszcze przed chwilą byłam zrobić zdjęcie i dodałam na Instagram zdjęcie tego słońca, to powiem Wam, że tak mi się zimno zrobiło, że naprawdę. Teraz myślę, że sobie pójdę do tego bankomatu, żeby mieć już z głowy i jak wrócę, to zabiorę się za porządek szafy, a potem zobaczę, jak mi pójdzie z czasem, czy będę się pakować, czy zrobię obiad i w ogóle zobaczymy. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj przyszła do mnie kolejna paczka z Chin, ze stronki tej, co zamawiałam Wish i nie powiem Wam, co przyszło, nie będę Wam pokazywać, dlatego że zbieram wszystko to, co przyjdzie i nagram Wam haul zakupowy po prostu z tej stronki. Ale też paczka przyszła 9 dni przed terminem, także naprawdę super. Ogólnie jak tam czytałam, to dużo osób pisało, że paczki przychodziły 3 tygodnie przed terminem, 2 tygodnie. Mi akurat ta poprzednia paczka przyszła 2 tygodnie przed terminem, a teraz 9 dni. Także nie jest źle. Teraz myślę, że te paczki będą się pojawiać, także ja wszystko chowam i później nagram Wam haul zakupowy, także się spodziewajcie. Ale to jeszcze trochę, bo ogólnie ostatnia paczka ma przyjść 17 listopada, także jeżeli przyjdzie wszystko wcześniej, no to wcześniej się pojawia, jak nie, to dopiero gdzieś w połowie listopada, nawet może dalej. No.
Więc tak, moje kochanie, naprawdę jest zimno. Ciekawe, ile jest tu stopni w domu. Chociaż myślę, że jakoś dużo stopni, mało stopni nie ma. Muszę wejść na łóżko, tu mam termometr. A nie, jest 21 stopni, także wcale nie dużo. Ale jestem teraz duża. Wcale nie jakoś tak bardzo zimno jest, ale naprawdę na dworzu zimno. Aż mam całe stopy zimno. Dobra, muszę ubrać kapcia. No, więc tak, tutaj jeszcze krzesła w ogóle z wczoraj stoją. Może było sporo ludzi, to przyniosłam krzesła. No, ale ja tam już dzisiaj nie idę do komórki, niech Jarek idzie po pracy, bo ja się boję pająków. A tam jest sporo tych pająków. Kiedyś Wam opowiadałam, jak sprzątałam komórkę. I sprzątałam tylko do połowy, a do końca już nie doszłam, bo tam były wielkie pająki. Jarek to zrobił. No, a teraz po prostu ta komórka nie jest używana przez taki okres właśnie jesienno-zimowy, no to tam te pająki siedzą. Ja zawsze jak po coś muszę wejść tam, to po prostu wchodzę, nawet nie, ja się nie rozglądam, tylko biorę to, co mam wziąć i wychodzę. No. Teraz już się zrobiło normalnie i słońce już jest normalne, już świeci ładnie. Ale powiem Wam, że przed chwilą też tak w sumie było. I chciałam właśnie, nagrałam Wam we vlogu, jak to słońce wygląda. Potem chciałam zrobić zdjęcie na Instagram, ale niestety właśnie słońce zaczęło świecić. Normalnie, tak jak już normalnie. Ale po chwili znowu zrobiło się takie pomarańczowe, więc zrobiłam zdjęcie. I w ogóle powiem Wam, że jak to słońce świeciło, no nie świeciło, jak to słońce było widać, ale był taki, wiecie, takie pomarańczowe, to w ogóle nie świeciło tak jak teraz. No, a tutaj już nawet chmurek nie ma, jest piękne niebieskie niebo, tylko niestety, znaczy trochę chmurek jest, ale nie aż tak bardzo, tylko niestety jest strasznie wieje, jest zimny wiatr. A tutaj widzicie sterta właśnie rzeczy, którą muszę ogarnąć i w ogóle. A tutaj jest paczka z wieszakami, pokażę Wam, jakie wieszaki zamówiłam. To są takie najzwyklejsze. Żebym jeszcze potrafiła wyjąć takie najzwyklejsze plastikowe wieszaki. Ogólnie myślałam nad drewnianymi. Mamy kilka drewnianych wieszaków, które kupiliśmy w sklepie IKEA. I one są bardzo świetne, bardzo takie solidne i w ogóle. I tutaj na eBayu też były i chciałam sobie kupić, ale stwierdziłam, że jednak taki wieszak, widzicie, jest bardzo cienki. I jeżeli będę miała powiesić jakieś bluzeczki, to więcej mi tych bluzeczek po prostu do szafy wejdzie, niż w przypadku tych wieszaków drewnianych, bo one jednak troszkę miejsca zajmują. Więc kupiłam 20 takich wieszaków, część ja wezmę, część weźmie Jarek i wszystko będzie git malina! Teraz Wam pokażę, jak wieje na dworzu. Normalnie na początku dzisiejszego dnia to tak wiało co jakiś czas, a teraz po prostu non stop. Chociaż co prawda słońce wyszło, jak widzicie, niebo też jest w miarę ładne, ale wiatr jest silny. Można zobaczyć, jak się słonecznik gibie. Powiem Wam, że zaczęłam przeglądać te wszystkie ciuchy, co tu leżą i stwierdziłam, że skoro już robię porządek w szafie, to mogę też części rzeczy się pozbyć. Ja mam naprawdę dużo rzeczy i większości z tych rzeczy nie noszę po prostu, bo na przykład już jest niemodne, bo na przykład źle na mnie leży, czy coś tam. I stwierdziłam, że po prostu dzisiaj nie ma bata i robię porządek w szafie. Aczkolwiek teraz już mi się czas skończył i muszę iść robić obiad, więc jak już zjemy obiad i ogarnę wszystko, to wtedy tu wrócę i będę robić ten porządek w szafie, potem się spakuję na wyjazd, jakoś tak dużo tego na wyjazd nie ma do pakowania, bo tylko rzeczy letnie przeważnie, więc zobaczymy, poprzymierzam, zobaczę to, co już nie noszę dłuższy czas, tak z około rok czy nawet więcej, to po prostu pożegnam się z tym. Nie wiem, może się zapytam mamy, czy nie chciałaby przejrzeć, bo mama często właśnie jak robię jakieś porządki, to zawsze mówi, pokaż mi najpierw, co chcesz wyrzucić. Także zobaczymy. Jeżeli mama będzie chciała, no to jej zawiozę, jeżeli nie, no to wyrzucam i tyle. Troszkę się do Was nie odzywałam. Jest 15 po 7, chyba. 13 po 7, także się wiele nie pomyliłam. My już jesteśmy po obiedzie, ja już po obiedzie pozmywałam. No i teraz zabieram się dalej za sprzątanie. A potem jeszcze czeka mnie pakowanie, więc muszę się streszczać. Za chwilę będą moje seriale, dzisiaj są aż 3, także mam co oglądać i co robić. Dzięki temu, że mamy właśnie telewizor w sypialni, to mogę teraz łączyć przyjemne z pożytecznym. Bo kiedyś wiadomo nie było, no to seriale oglądam tam, a potem dopiero mogłam się zabierać za porządki. No, jeżeli chodzi o wiatr, to powiem Wam, że przez chwilę w ogóle go nie było i tak jakby ustał, ale teraz znowu przyszedł i powiem Wam szczerze, że się nasilił, jest coraz silniejszy. I Jarek właśnie jak wracał z pracy mówił, że wieje bardzo zimny wiatr, bardzo zimny. No, a teraz jest to jeszcze bardziej przerażające ze względu na to, że jest ciemno. Tylko słyszycie wiatr. No trudno. Zobaczymy, jak to się wszystko
potoczy dalej i co będzie z tym wiatrem. No, więc ja, tak jak mówiłam, uciekam dalej sprzątać i jeszcze się z Wami później połączę. Jest godzina za 10:11. Ja właśnie posprzątałam swoją szafę. Troszkę mi się zeszło, dlatego że, tak jak mówiłam, chcę jeszcze zrobić selekcję rzeczy, więc stwierdziłam, że wszystkie rzeczy i wyrzucam cały wór, powiem Wam. Powysyłałam mamie zdjęcia tych rzeczy, które chcę wyrzucić, no i mama powiedziała, że tam kilka chcę sobie zobaczyć, może jej się przydadzą. One nie są jakieś te rzeczy zniszczone, ani nic, także wiecie, żaden problem. No ale właśnie cały wór idzie do wyrzucenia. Jeżeli chodzi o pakowanie, to też dzisiaj to zrobię jeszcze, bo jeszcze nie idę spać, ale już to zrobię w salonie, dlatego że Jarek zaraz idzie spać, bo jutro rano też wstaje do pracy. Więc wszystko już tam zaniosłam, te worki, takie, gdzie mam schowane ciuchy na lato, i po prostu to spakuję walizkę i to zostawię tam, a jutro wszystko poprzenoszę z powrotem. No. I tak to się, kochani, prezentuje. Jeżeli chodzi o wiatr, to wiatr cały czas wieje coraz mocniej. Także naprawdę jest groźnie, jak się tak słyszy, a nie widzi. I jeszcze a propos vloga, bo teraz sprawdzałam, ile ten vlog gdzieś będzie miał, więc on będzie gdzieś tak trwał 16 minut, myślę. Także nie będzie ani taki za długi, ani za krótki. A wczoraj, to powiem Wam, że a propos wczorajszego vloga, to byłam w szoku, bo myślałam, że ten vlog będzie trwał tam z 10 minut maksymalnie, bo zbyt dużo do Was nie gadałam. A jednak się okazało, że miał 16,5 minuty, no także się rozkręciłam. W każdym bądź razie ja już tego vloga będę kończyć, bo chcę go jeszcze dzisiaj dla Was montować i akurat jak się będę pakować, no to ten vlog się będzie montować, a jutro Wam rzucę go. I oczywiście jutro będzie kolejny vlog, także się nie martwcie. Dziękuję Wam serdecznie za, mam nadzieję, mile spędzony ze mną dzień. Mam nadzieję, że pogoda już się nie zmieni i do jutra już będzie spokój i cisza. No i co? Widzimy się jutro, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Pa!